Raz. Halleluja! Kochani, zatrzymajcie się! Chcę wam powiedzieć o tym, jak w 2015 roku przyjąłem uwolnienie. Kochani, nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus prawdziwie uwalnia, że Jezus Chrystus prawdziwie uzdrawia. I ja, jako osoba uzależniona 8 lat od narkotyków, od masturbacji, od pornografii, było wiele innych rzeczy, którymi byłem zniewolony. Ale wiecie co? W 2015 roku prawdziwie uwierzyłem, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty został zniewolony za mnie. Że On każdą chorobę i każdą patologię wziął na siebie. I ja uwierzyłem w to. Ja uwierzyłem. I wiecie co? Następnego dnia obudziłem się jako wolna już osoba. I od tamtego czasu ja świadczę o tym, że Jezus Chrystus realnie, jeżeli ty dziś w to uwierzysz, jeżeli uwierzysz w dzieło, co się wykonało na krzyżu, będziesz uwolnioną osobą, jeżeli jesteś zniewolona czymkolwiek. Masz problemy, nie dajesz sobie z tym rady. Dojeżdża cię to gdzieś. To jestem tutaj po to, aby te poselstwo dziś do ciebie dotarło. Aby te słowa otwarły twoje serce. I dziś Jezus chce prawdziwie ciebie uwolnić. Chcę uwolnić ciebie. Chcę otworzyć tą klatkę, w której żyjesz. Ja nie wiem dokładnie, w czym żyjesz. Ty wiesz. Ty znasz swoje serce. Ale jeżeli dziś chcesz prawdziwie wyjść na wolność, to zawołaj do tego Jezusa. Zawołaj do tego Jezusa. Ja świadczę i jestem świadectwem, jak wielki i potężny Bóg ma na imię Jezus i wyswobodził moje życie. Dał mi wolność. Dał mi wolność. Dziś jestem nową osobą. Jestem przemieniony o 180 stopni. I jestem uwolniony. Przyjdź dziś o prawdziwe uwolnienie. Po prawdziwe uwolnienie. Jesteśmy tu cały czas. Będziemy i chcemy się modlić o te uwolnienie. Bo Święty Duch w nas mieszka. Przyjdź tutaj. Amen.